Gracz Szczeciński przed KSW 53. No i Kornik powiedział takie słowa, że jest dużo kompletniejszym zawodnikiem od ciebie w zasadzie w każdej płaszczyźnie. Co na to odpowiesz? No w sumie tak, ale moim zdaniem jest, można powiedzieć, od wszystkiego, od niczego, bo ma niby wszystko, ale wszystko ma takie... No nie ma nic wyjątkowego, ale ma wszystko tak, jest przekrojowy w ogóle. Ja mam jednego asa w rękawie, każdy wie jakiego. I w sumie no fajnie, że jest tam bardzo przekrojowy, no i w sumie tyle. Chcę walczyć z mocnymi zawodnikami, więc się cieszę, że taki on akurat jest. To właśnie tak, że jest, że skupiałeś się na poprawie jeszcze siły uderzenia, mocniejszego uderzenia, dojścia, powiedzmy, tych wszystkich elementów, czy raczej już poprawiałeś te sprawy, które właśnie, tak jak powiedziałeś, brakuje ci troszeczkę, żeby po prostu nadrobić tą przekrojowość? Znaczy nie, ogólnie moje przygotowanie wyglądało teraz całkiem inaczej. W ostatnich przygotowaniach, wiadomo, tam nie chcę się tłumaczyć i wracać już do poprzedniej walki, a w ostatnich przygotowaniach to ja robiłem boks i siłownię, miałem piennicę przestawioną, miałem problem z łękotkami, ze ścięgnami, miałem delikatną przepuklinę, problem z barkiem, skakiem, pełno kontuzji miałem. Nie mogłem po prostu trenować tak jak mogłem. Teraz na siłowni byłem praktycznie od roku. Trenowałem tylko motorykę z Franko-Wojdalskim. Stójkę też robiłem też całkiem inaczej, bo wiadomo, ogólnie po ostatniej walce rozpisałem sobie na kartce wszystko, co powinienem robić, czego nie powinienem robić. Oglądałem tę walkę, bardzo dużo wniosków wyciągnąłem po tamtej walce. No i teraz robiłem bardzo dużo zadaniówek, rolowania, rozciągania, mobilizacji. Większość moich treningów tak naprawdę to były zadaniówki, nie? I nie chodzę już na siłowni i nie pompuję się jak, nie wiem, kurczę, jakiś... Nie mam takiej manii wyglądu jak większość zawodników ma, nie? Ogólnie gdzieś tam teraz jak wyglądam i całkiem inaczej się czuję, w ogóle teraz nie czuję się jakiś zajechany. Zresztą widać nawet po wyglądzie, jestem teraz na zbijaniu wagi, gdzie naprawdę moje emocje już sięgają zenitu, jestem strasznie zły na wszystko, dosłownie jak wystarczy iskra i dosłownie eksploduje. Oczywiście mimo wszystko czuję się dobrze, więc ogólnie mówię, no jeżeli chodzi o takie moje całe przygotowanie, to te przygotowania były takie trochę eksperymentem też, bo na przykład pamiętam, że zaszło tak na treningu, że na przykład dzwoniłeś do trenera, się mówi na przykład ile rund musisz zrobić, nie? To na przykład nie wiem, jakiś interwału, czy jakiś tam kolanek, czy jakiś tam drill, mówi zrób 5, a teraz na przykład się mówi, jak się będziesz czuł dobrze, zrób 5, jak nie, to zrób 4. I teraz trenowałem całkiem inaczej i na każdy trening szedłem tak jakby bardziej wypoczęty, bardziej mi się chciało, bardziej mi się głowa otwierała. Zresztą no nie będę mówił, niech walka pokaże i tyle w sumie. Pan dużo powiedział, że ruch ze sparingami, z treningami, właśnie dychy, to nie był najrozsądniejszy pomysł z twojej strony, ponieważ wszystkie informacje na swój temat dostał podobno i wie mniej więcej, co poszło lepiej, co poszło gorzej u ciebie. Natomiast podobno te sparingi, treningi były dość krótkie i nie spędziłeś tam aż tak dużo czasu. Nie spędziłem, bo trenuję w różnych klubach, w przeciwieństwie do aktora jeżdżę wszędzie po klubach i staram się z każdego treningu wyciągać tam wskazówki. Aktor nie jeździ po klubach, więc nie mogę mu tego zarzucić, że był na przykład w Berserkerach i sparował i coś mu tam nie poszło. Więc może, wiadomo, ktoś mu tam mógł powiedzieć i mógł to nie być jakiś tam mój dobry pomysł z tymi sparingami, ale się cieszę, że wyciągnąłem dużo wskazówek, a jak sparowałem, jak to się tam pokręci, to nie pokręcił mi nikt słaby, bo starałem się tam sparować z mocnymi zawodnikami. Sparowałem z mocnymi zawodnikami i ci zawodnicy, którzy mnie pokręcili, to jego też by pokręcili, jestem tego pewien w 100%, nie? Więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia i wiem, że idę tutaj po swoje, a te treningi, nawet przegrane sparingi jakieś tam gdzieś w parterze czy jakieś tam obalenie, to wyjdzie mi tak naprawdę na dobre, bo ja z każdego treningu i z każdej walki wyciągam wniosek, więc niech sobie tam myśli, co chce naprawdę. Na czym położyłeś największy nacisk? No bo boks masz dobry. Wiesz, w czym Artur jest najlepszy, więc czy to jest obrona z prowadzeń, czy już praca w parterze? No ogólnie nie mogę też zdradzić tego wszystkiego, no bo wiadomo, że teraz w tą walkę postaram się zrobić całkiem inaczej niż zawsze. Wiadomo, że nie będę musiał walczyć też całkiem inaczej niż zawsze, bo sobie, no, że ja będę szedł do przodu i bił tylko obszerne sierpy, a wcale tak nie jest. Ale no mówię, no to jest walka pewnych nawyków, wiadomo, że ani ja, ani on już nie wyeliminuje, nie wyeliminujemy już pewnych nawyków ani ja, ani on, bo już mamy swoje lata, ale postaram się być teraz całkiem innym zawodnikiem i mówię, trenowałem całkiem inaczej, sparowałem całkiem inaczej. Większość czasu tak naprawdę poświęciłem na parter i zapasy, zadaniówki, rolowanie, w szparat bym to zrobił. Ale mówię, no jeszcze, no nie chcę gadać, niech walka po prostu pokaże, a ja wolę jakby pracować w ciszy i uważam, że sukces powinien robić hałas, a nie jakieś tam gadki. Myślę, że cieszy bardzo takie stwierdzenie z twojej strony, bo ja pamiętam po walce z Maciejem Kazieczko, jak powiedziałeś mi, że za bardzo chciałeś to wygrać na samym początku i jakby oczywiście ostatecznie ta sekunda przed wyjaśniła całą walkę, ale analizując cały ten przebieg rundy, powiedziałeś, że za bardzo chciałeś i teraz mówisz o tym, że inaczej do tego podejdziesz i z chłodną głową, no to jest dobry prognostyk. Tak, to jest dobra prognoza, tylko właśnie dużo osób nad tym pracowało, na przykład
Chociażby, nie wiem, trener Kostka, który cały czas dzwonił do mnie na przykład i mówi, jak się czujesz? A mówię, no, że trener, czujesz tak sobie, ale dam radę, nie? Nie. Ty odpocznij, ja słyszę, że jesteś zajechany po głosie i tak dalej. Sztanga mnie niestety od zaproszenia pojebu wyzywał na sparingu, bo zawsze to miał być luźny sparing, a wychodzi tak, że albo mi się coś gdzieś tam stało, coś, jakaś kontuzja, albo komuś coś się stało i to się zawsze kończyło źle. I robiłem całkiem inaczej. Większość treningów też była taka, znaczy większość to może nie, ale na przykład dużo treningów, po ciężkim treningu robiłem kolejny trening, to była taką, powiedzmy, zabawą, na przykład nie luźna zadaniówka, ale taka na 60%, 50%, nie? Bez podkrętki, jeden drugiego hamował i naprawdę bardzo fajnie się z tym wszystkim czułem. Te przygotowania są takie całkiem inne niż zawsze, no bo nie są takie na siłę robione. Na przykład kiedyś pamiętam, że miałem taki problem, że właśnie przed walką z Maciejem, jak robiłem to na siłę, no to w ogóle nie wychodziło tak, że ja chciałem, zawsze robiłem wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany. Dieta dopięta w 100%, sen dopięty w 100%. I pamiętam, że na przykład rano wstawałem, potrafiłem zjeść, przetreningówka, wracam tabletka na sen, wstawałem, byłem zmęczony, przetreningówka, jedzenie, wracałem, znowu tabletka na sen, budziłem się, trzeba się wyspać, bo trening, znowu tabletka na sen i tak cały czas. Tak 2 miesiące potrafiłem ściągnąć. Teraz miałem wolną głowę, wszystko się pięknie układało. U mnie wszystkie znaki na niebie mówią, że wygram to walkę. Naprawdę wszystko się ładnie układa. Dużo rzeczy poprawiłem. Czuję się dobrze. Ogólnie. I najważniejsze też jest teraz jedno, że nie muszę wyjść z przestawioną miednicą, nie pamiętam, złym kotką. No ogólnie z kontuzjami nie muszę wyjść do walki, tylko mogę wyjść ze świeżą głową, nie martwić się o nic i dać się wszystko na tej walce. Po prostu mogę wyjść się bić, a wtedy wyszedłem i pod walce ogólnie cały okres przepracowałem, że w cały okres miałem nadzieję, że spokojnie jest jeszcze czas, wszystko wyleczę. Nagle odbudziłem się pod telebiłem, mówię, dobra, może wyjdę jakoś trafię, nie? A teraz już tak nie jest. Teraz wychodzę i mogę się bić po prostu. Sen, podstawa regeneracji, to wszyscy dokładnie wiemy, ale też oprócz tego, żeby spokojnie zasnąć, trzeba mieć tą głowę wyciszoną. I czy jakby posiłkowałeś się pomocą u kogoś, szukałeś pomocy, żeby ci w tym etapie mentalnie pomógł? Nie. Jeżeli chodzi o tych takich trenerów mentalnych, no to byłem kilka razy, ale tak jakby doszedłem do wniosku, że najlepszym trenerem mentalnym dla siebie jestem ja sam. Bo ja nie miałem, tak jakby można powiedzieć, łatwo w życiu i ja trenuję już 18 lat, 12 lat miałem, jak zaczynam od boksu i no, nikt nie wie, co ja przyszedłem, nikt tego nie czuł, a nikt nie miał z tego wniosku wyciągnąć. A poza tym miałem też taką moją największą oazę spokoju jest to, że ja z siebie daję wszystko. Jak wiem, że poszedłem na trening, zrobiłem sumiennie ten trening tak, jak powinien być zrobić, czuję się dobrze. Na tym treningu wszystko wychodziło, to zasypiałem z spokojną głową, jestem pełen optymizmu i naprawdę wszystko pięknie. A jak na przykład wrócę zajechany, coś mi nie wyszło, dałem z siebie za dużo, nie wiem, czuję się przemęczony, nie mogę spać, nie wiem, no to wtedy nie mogę spać. Nie? A teraz było tak, że na przykład zasypiałem 23, wstawałem 7:30, 8, potrafiłem stać czasami o 6, nie mogę spać, to robiłem jeszcze rozciąganie i rolowanie. Na przykład przed treningiem, tak na luźniutko, wiadomo, później sobie szedłem na sparingi i wszystko wychodziło pięknie. Wracałem, miałem na tyle spokojną głowę, że robiłem krótką drzemkę. Poszedłem na kolejny trening, wiadomo, posiłki i tak dalej. Ogólnie było okej. Wiadomo, zdarzały się noce, że na przykład nie mogłem zasnąć, bo na przykład, nie wiem, no po prostu się obudziłem w nocy i nie mogłem spać. Czasami też tak bywało, nie? No ale to na przykład wtedy robiłem taki dzień, jakby konsultowałem to, wiadomo, z trenerami. Robiłem taki dzień troszkę inny, w sensie troszkę luźniejszy, bo nie jestem wyspany, nie chcę mieć kontuzji zrobić. Ogólnie słuchałem całe przygotowanie swojego organizmu i nie popełniłem tych błędów, co przez lata popełniałem. Teraz się trenuję całkiem inaczej. Na przykład w Stanach też na przykład trening trwa godzinę i siłownie to są na przykład gumki jakieś. Chodzą sobie na gumeczkach, rozciągają sobie gumeczki, a mają gaz na 5 lub 5 minut. I oni całkiem inaczej trenują w ogóle i tak samo. I teraz już się nie zajeżdża tak jak kiedyś. Teraz na przykład jak nie, na przykład kiedyś do trenera podszedłem i kiedyś była na przykład na obozie, pamiętam, była napisana zabawa biegowa, zjedliśmy jakiś tam bigos na obiad i wieczorem była zabawa biegowa. No i zabawa biegowa to się okazało bieg po górach chyba z 10 km. Tak, ten dokładnie. Bigos wrócił. No dokładnie, po jakichś tam kamieniach. Pamiętam, że zakwasy smarowały się bęgajem. No i rano jak ten bęgaj nie pomógł, no to wszedłem do trenera, mówię, że trener zakwasował, nie? On to musi roztrenować. No i tak się kiedyś trenowało, teraz jest całkiem co innego. Wiesz, bardzo cieszy i takie mądre słowa, kiedy się słyszy o podejściu do przygotowania motorycznego, bo dzisiaj słyszałem to tylko raz, jak to mówił Tomek Drwal, że już zmienił całkowicie podejście i tak jak kiedyś się eksploatowało organizm, zarzynało, wychodziło się na czworakach z maty, dzisiaj się trenuje dużo mądrzej. No, tylko różnica jest taka, że Tomek macie 38 lat, a ty jesteś dużo młodszym zawodnikiem, więc dobrze i to prognozuję. No tak, dobrze to prognozuję, tylko mówię, ja do tego dochodziłem lata, bo ja zawsze tak jakby, żeby zaspokoić taką swoją ambicję zawodniczą, no to po prostu robiłem wszystko jak najwięcej. Potrafiłem po treningu zostać, na przykład w jiu-jitsu. Mówię, kurczę, no po jiu-jitsu jestem trochę spięty. No to zrobię walkę, siedzę, worek, bieg bokserski, skakankę. I 20 minut zostawałem, a jak zrobię to może jeszcze rozciąganie zrobię, bo jeszcze mięśnie muszą się rozluźnić. Wracam 22 do domu, zanim zrobię jedzenie, to też troszkę minie, później niewyspany, nie mogę zasnąć, wstaję, może jeszcze coś za mało zrobiłem. I tak cały czas sobie taki mentli w głowie do głowy wbijają. Poza tym takie przetrenowanie powoduje też to, że dużo rzeczy nie wychodzi.
i właśnie dużo ludzi sobie wbija taki mentik do głowy, więc to nie jest dobre. Mówię, teraz się trenuje całkiem inaczej niż kiedyś i ogólnie jest, nawet mam takiego trenera, Przemysław Wojdacki się nazywa, od motoryki, mówię, na siłowni zrezygnowałem, dojeżdżam do niego i on mi robi takie treningi, to jest w ogóle całkiem na bajka. Kiedyś to się było siła 6 razy po 6, masa 4 po 7, nie wiem, wytrzymałość 5 po 15 na przykład, taki przykład, bo nie się robiło nogi, ręce, jakieś tam przysiady i tak dalej. Teraz całkiem co innego, wchodzę na trening, na przykład Przemek patrzy, tam trenuje innego zawodnika, patrzy na niego kątem oka, mówi, Racuś, nie wyspałeś się? No, cię słaby, po sparingach jestem. Dobra, jeśli robisz trening prewencyjny, jakieś tam powięzi, coś tam rozluźniasz, idź się poroluj, tu robisz to, tamto. Po treningu wychodzę, kurde, taki fajnie, czuję silny, taki straszny. Mówię, co ty mi zrobiłeś? Nie? Mówię, fajnie, smyk, nie? No i tak to w sumie teraz wszystko wygląda. Na sparingi też się nie idzie tak, że się robi na przykład, nie wiem, 12 rund po 5 minut i co 2 minuty wchodzi nowy. Na przykład, albo kiedyś się robiło tak, na przykład pamiętam, że tylko wiadomo, no, kiedyś inaczej trenował, kiedyś na przykład sparingi wyglądało tak, że się robiło ósemki i w każdych ósemkach na przykład też wchodzi na przykład co 2 minuty, się zmieniało, teraz się robi całkiem inaczej i jak ja obserwuję też różne strony, na przykład nie wiem, innych federacji już nie będę wymieniał, to tam trenują całkiem inaczej w ogóle i tak wszyscy tutaj do Polski też to powoli wchodzi, nie? Kiedyś na przykład to po treningu, jak na przykład mi nie wyszło na sparingach, to poszedł na siłownię dobić, a teraz na przykład mi nie wyszło, no to idę sobie na tak, żeby ludzie tylko poprawić, taki luźny błysk, nie wiem, nawet ze ścieniem, porozciągam się, jest całkiem inaczej, nie? Zresztą widać, no, troszkę jak piwo wyglądał, schudłem, ale w ogóle już mnie to nie interesuje. Na wzorcu, przepraszam, na zmęczeniu wzorzec ruchowy jest zaburzony całkowicie, więc trzeba być... No i właśnie na tym się tworzą kontuzje. Dużo kontuzji właśnie pochodzi z przetrenowania. Moje właśnie też tak z tego podeszło, bo chciałem na siłę sparingi robić, coś bolało, no mimo tego, że bolało, to ja robiłem dalej, a później z samochodu wyszedłem, to chodziłem na innej nodze, bo się okazało, że wiązadło jakieś tam, coś tam się zrobiło. To co? Dziękujemy. Dziękujemy. Do powodzenia. Ja dziękuję i nie dziękuję za powodzenie, bo to pecha przynosi, a jestem osobą wierzącą przesądy, więc do zobaczenia po wygranej walce. Do zobaczenia. Dziękuję.